Ja w ogóle bardzo lubię Wrocław, bardzo mi się podoba i architektonicznie, jeżeli chodzi o atmosferę i ludzką atmosferę, jest fantastyczny po prostu, świetny jest. To, że podróżuję, to jest moja potrzeba, bo ja lubię, lubię podróżować, a też tego wymaga moja praca, no bo jak człowiek jest muzykiem, opowiadaczem, no to jeździ, nie... Jeździ i słucha? Oczywiście, zawsze, ale oczywiście, ale wiesz, to jest tak, że jak człowiek ma tę antenkę nastawioną na to, żeby właśnie albo podsłuchiwać melodię, albo podsłuchiwać ludzi, to jak fotografowie, oni wszędzie widzą kadry, ja wszędzie widzę historię, słyszę historię. Szukam i w bajkach tradycyjnych, i w zapisach etnograficznych, i w literaturze, i w książkach, i na ulicy, i z tego, co ludzie mówią. Bardzo różnie, wszędzie są historie. To jest opowieść miejska, ale jest każda opowieść miejska nie jest tylko o mieście, tylko jest o ludziach, którzy tu mieszkają, o ich emocjach, o tym, jak między sobą funkcjonują. Zawsze to jest opowieść o ludziach. My nie zajmujemy się tym, co różni Wrocław od innych miejsc. My zajmujemy się ludźmi, którzy we Wrocławiu mieszkają. Jeżeli oni są inni, a nie wiem, zrobimy kiedyś ten projekt w Krakowie, w Olsztynie i okaże się, że ci ludzie rzeczywiście są inni, to my się tego dowiemy. Ale my tego nie zakładamy z góry. My patrzymy, jaki tu jest materiał i zbieramy to, co nam się wydaje jakby... Co ma jakąś wagę, co ma smak i ma kolor. Było sobie miasto. Piękne, wielkie. I w tym mieście mieszkało bardzo dużo wrony. Wrony były wszędzie. Wrony latały nad całym miastem. I wszystko oglądały z góry. I wszystko widziały. I bardzo dobrze całe miasto znały i wiedziały, że to jest ich miasto. Bardzo zajęte. Całymi dniami od samego rana. Musiały pracować, wstawać, odprowadzać dzieci do szkoły, biec do sklepu po świeże bułki, potem wracać z pracy, robić obiad, odbierać dzieci. Aż w końcu bardzo zmęczone szły spać. Ale wrony nie wiedziały jednej rzeczy. Mieszkają żółwie, bo żółwie żyły tam sobie i zajmowały się swoimi zupełnie sprawami. Powolutku sobie żyły, jadły, pracowały, zarabiały pieniążki, zajmowały się dziećmi. Mówi się fajnie, ciekawie, miganie, opowiadanie. Jak to powiem, opowiadanie i w tym połączeniu mikowym i się mimika, że tu się ta akcja się dzieje. Tak, tak, że w tym, że porównanie, że nie suszące, żeby byli równo suszącymi, żeby nie, że kucha jest na boku, tylko równo, nawzajem takie zabawy razem, rozmowy razem. No trudno, bo teraz to za szybko, bo dzisiaj to jest pierwszy dzień, jesteśmy pierwszy raz tu, jesteśmy dla nas, to jest takie nowe, takie doświadczenie nowe.